Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Dziwna decyzja i to bardzo, gdzie szukać jej podstaw, czy zaiskrzyło na linii Piotr Baron, Krystyna Kloc po wysoko przegranym półfinale ze Stalą Gorzów, a może przyczyny rezygnacji współtwórcy sukcesu wrocławskiego Żużla tkwią gdzie indziej. Będziemy mądrzejsi, gdy ktoś szerzej otworzy usta i padną z nich konkretne słowa, ale rezygnacja z prowadzenia ekipy mającej szansę na medal akurat w tym momencie jest więcej niż kontrowersyjna. Szans na awans do finału już tak naprawdę nie ma, ale wciąż są szanse na brąz mistrzostw kraju. Trzeci stopień podium też będzie ogromnym sukcesem Betardu Sparty. Jeżeli będzie, to już bez Barona. Piotr Baron był menadżerem wrocławskiej ekipy od 2011 roku. Największym sukcesem 42-latka jako szefa sztabu szkoleniowego było zdobycie przed rokiem srebrnego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. W obecnym sezonie Ekstraligi wrocławski zespół po zajęciu czwartego miejsca w rundzie zasadniczej awansował do play-off, której trafił na Stal Gorzów. W pierwszym spotkaniu wrocławianie ulegli rywalom na torze w Poznaniu aż 29-49 i mają już tylko iluzoryczne szanse na awans do wielkiego finału. Jak informował klub z Dolnego Śląska, do końca fazy play-off sezonu 2016 obowiązki Piotra Barona przejmie kierownik drużyny Krzysztof Gałanciuk. W najbliższą niedzielę Betard Sparte czeka rewanżowe spotkanie w Gorzowie. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl